W związku z sytuacją w Ukrainie postanowiliśmy zmodyfikować nasze plany filmowe i zamiast filmu traktującego o mojej podróży do Tanzanii, zaproponujemy Wam film o stosunku Jezusa do przemocy. Na łamach Nowego Testamentu znajdujemy wiele fragmentów, które mogłyby pokazywać, że Jezus zalecał, aby nigdy nie stosować przemocy. Słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Wtedy Jezus rzekł do niego: schowaj swój miecz do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana, niż owe fragmenty na to wskazują, ponieważ w Biblii, w Nowym Testamencie, możemy znaleźć także inne fragmenty, które mówią, że Jezus od przemocy wcale nie musiał stronić. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka i jego domownicy. Niektórzy uważają, że Jezus użył tutaj słowo miecz symbolicznie. Nie chciał, żeby domownicy chwytali za nóż czy miecz i się wzajemnie zabijali, ale chciał pokazać, że po prostu w przyszłości będą konflikty, ponieważ niektórzy z domowników przyjmą Ewangelię, a inni odrzucą Jezusa misję. Tak więc Jezus mówi: przyszedłem przynieść konflikt, ale konflikt tylko na poziomie słownym. No, tak niektórzy interpretują te słowa. Ale nie jest to jedyna możliwa interpretacja, ponieważ te słowa możemy zestawić albo czytać w kontekście Biblii hebrajskiej, gdzie podobne konflikty religijne pomiędzy domownikami są rozwiązywane w inny, bardziej brutalny sposób. Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa albo przyjaciel tak ci miły jak ty sam, mówiąc: chodźmy, służmy Bogom obcym, nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa, winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud. Spokojnie. Prawdopodobnie Jezus nie miał takiego rozwiązania na myśli i rzeczywiście ta opcja z symbolicznym odczytywaniem miecza akurat w tym przypadku wydaje się sensowna. Jednakże pokazuje nam to jedną ważną rzecz. Otóż łapiemy jakiś fragment z Biblii, który przedstawia Jezusa jako pacyfistę, a później wszystkie inne fragmenty, które temu przeczą, traktujemy symbolicznie. Uważamy, że skoro Jezus był pacyfistą, to musiał być nim zawsze. Tak jednak sytuacja wcale nie musiała wyglądać, ale zaraz do tego przejdziemy. Na razie wróćmy do tego pierwszego cytatu, który został przedstawiony na początku. Słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Niektórzy bibliści zauważyli, że z tym wersetem związane są pewne problemy. No bo jeżeli mamy go przyjąć dosłownie, to oznacza, że po prostu nie możemy odpłacać złem za zło. Jeżeli ktoś nas uderzy w prawy policzek, to powinniśmy nadstawić mu i drugi policzek. To nie ma sensu. Jeżeli Rosja zaatakuje, jeżeli Putin zaatakuje, to co, mamy patrzeć bezczynnie? Tak więc niektórzy bibliści, szczególnie ci wierzący, starali się zwrócić uwagę na pewne detale w tym tekście, które mogłyby pokazać, że Jezus mówił tylko symbolicznie i w niektórych wypadkach należy odpłacić złem za zło. Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Doktor Waterwink zwrócił uwagę na to, że Jezus mówi tutaj wyraźnie o prawym policzku. To znaczy, że jeżeli ktoś cię walnie w prawy policzek, nie w lewy, w prawy, a żeby ktoś uderzył cię w prawy policzek, to musi zaangażować najczęściej lewą rękę. Jednak według doktora Waltera Winka lewa ręka w starożytności służyła w kulturze żydowskiej do czynności związanych z nieczystością, jak idziemy na przykład do toalety, wiecie o co chodzi, tak więc jej w ogóle prawie nie używano. Innymi słowy, Jezus mówi tak,
przekornie. Jak cię ktoś uderzy lewą ręką, a wie, że rzadko to się może zdarzyć, to po prostu mu odpuść. Tak więc według doktora Waltera Winka tę historię należy odczytywać symbolicznie. Prawda? Jeżeli ktoś cię walnie i to jeszcze prawą ręką, to powinno się wymierzyć mu karę. Ale jeżeli ktoś się spoliczkuje lewą ręką, to można mu odpuścić. Jednak z tą interpretacją wiążą się bardzo znamienne problemy. Otóż greckie słowo, które użyte jest w tym fragmencie, a mianowicie chrapizo, nie oznaczało wcale spoliczkowania, ale uderzenie. Uderzenie, które mogło doprowadzić do śmierci. Tak więc Jezus wyraźnie mówi, jeżeli ktoś cię uderzy, nie spoliczkuje, to mu nie oddawaj. O. Poza tym, greckie słowo siagon nie wcale nie musiało oznaczyć policzka. Mogło oznaczyć także szczękę. Innymi słowy, możemy zrozumieć to w ten sposób, że jeżeli ktoś cię uderzy w szczękę, nie tylko w policzek, ale w szczękę, to nie powinieneś mu oddawać. No i jeszcze wiemy także, że chrześcijanie w starożytności, bo to nieważne jak dr Walter Wink odczytuje ten tekst, ale chrześcijanie w starożytności odczytywali ten tekst bardzo dosłownie i zalecali, żeby inni chrześcijanie szli w ślady Jezusa i także nie odpłacali złem za zło, nawet jeżeli ktoś miałby ich zabić. No i ostatni argument ważny przeciwko doktorowi Walterowi Winkowi jest to, że lewa ręka wcale nie była używana tylko i wyłącznie do czynności związanych z nieczystością, ale na przykład także była używana w zachowaniach religijnych. Następnie kapłan weźmie trochę z logu oliwy i wyleje ją na swoją lewą dłoń. No to co? Lewa ręka służyła tylko i wyłącznie do zachowań związanych z nieczystością, czy mogła służyć także do zachowań religijno-rytualnych? Otóż mogła służyć do zachowań religijno-rytualnych, więc Walter Wink stara się za wszelką cenę pokazać, że Jezus tutaj zalecał w niektórych wypadkach przemoc, a tak naprawdę, jeżeli chodzi o pacyfizm, to mówił symbolicznie. Nie, Jezus jawi się tutaj jako pacyfista, ale to nie oznacza, że zawsze był pacyfistą. Ponieważ jak słusznie zauważył profesor Dale Martin, Jezus zalecał strategiczną pasywność. Otóż w pierwszym wieku większość chrześcijan uważała, że niedługo nastąpi ingerencja boska w sprawy doczesne. To znaczy niedługo przyjdzie Królestwo Boże, Bóg weźmie sprawy w swoje ręce i odpłaci grzesznikom za ich przewinienia. No, nie zawsze widzimy to na pierwszy rzut oka, ale tak było. Dlatego profesor Hector Avalos mówił, że Jezus był zwolennikiem przemocy, ale przemocy, która miała przyjść dopiero po pewnym czasie. Atakujących miała spotkać kara, ale jeszcze nie teraz. Oczywiście nie zawsze to widzimy. W Ewangelii Łukasza czytamy o pewnym miasteczku samarytańskim, który nie chciał przyjąć Jezusa i jego uczniów. Jego uczniowie byli bardzo tym zezłoszczeni i chcieli wymierzyć natychmiastową karę, a Jezus ich wstrzymał. Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz on, odwróciwszy się, zabronił im. Dla niektórych jest to kolejny dowód, że Jezus był pacyfistą. Jego uczniowie chcieli działać, wymierzyć sprawiedliwość, wymierzyć karę, a Jezus mówi: nie, spokojnie. Takie historie powinniśmy odczytywać w kontekście historycznym, a mianowicie w pierwszym albo w drugim wieku powstało takie dzieło, które nazywało się Testament Abrahama. I w tym dziele Abraham jest zabrany na podróż dookoła świata i podczas tej podróży widzi różnych grzeszników. W zasadzie wszyscy grzeszyli. No i za pośrednictwem Abrahama ci grzesznicy są uśmiercani. W końcu jednak Bóg zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli Abraham dalej będzie podróżował i zobaczy wszystkich grzeszników, to cały świat ulegnie zagładzie. Więc zawraca Abrahama i mówi tak. Gdyby bowiem zobaczył wszystkich, którzy przechodzą przez życie w grzechu, zniszczyłby wszystko, co istnieje. Oto bowiem Abraham nie zgrzeszył i nie ma litości dla grzeszników. Ale to ja stworzyłem świat i nie chcę niszczyć żadnego z nich. Opóźnia więc śmierć grzesznika, aż nawróci się i będzie mógł żyć. Abraham, podobnie jak Jakub i Jan, chcieli natychmiastowej kary dla grzesznika, a Jezus i Bóg uważali, że nie należy ich od razu karać.
trzeba poczekać, bo być może się nawrócą, a być może się nie nawrócą i wtedy spotka ich nawet sroższa kara. Nie było to myślenie wyłącznie żydowskie. Podobne pomysły widzimy na przykład w starożytnym Egipcie. Nie spiesz się, aby zaatakować swojego przeciwnika. Zostaw go Bogu. On zrani tego, który rani ciebie. Podobną mentalność widzimy u Pawła Starsu. Początkowo mówi on: błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Ale z drugiej strony on także zakłada odroczoną w czasie karę. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Co ciekawe, jeżeli ktoś będzie miły dla grzesznika, dla swojego nieprzyjaciela, to ściągnie na niego jeszcze surowszą karę. Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzić na jego głowę. Innymi słowy, im ktoś będzie milszy dla wroga, tym surowsza spotka go kara. Takie myślenie występuje także w Biblii hebrajskiej, a mianowicie w Księdze Przysłów. Gdy wróg twój łaknie, nakarm go chlebem. Gdy pragnie, napój go wodą. Żar ognia zgromadzisz nad nim, a Pan ci za to zapłaci. To pokazuje dwie rzeczy, a mianowicie jeszcze przed Jezusem istniało zalecenie, aby kochać nieprzyjaciół. A po drugie, ta miłość była przewrotna. Przyjrzyjmy się teraz fragmentowi, który został w szczątkowej formie zacytowany na początku tego filmu. Teraz zacytuję go w dłuższej formie. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: schowaj swój miecz do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż 12 zastępów aniołów? Z jednej strony Jezus mówi, żeby schować miecz do pochwy, a z drugiej strony fakt, że jeden z jego uczniów miał przy sobie miecz, jest całkiem wymowny. No i teraz niektórzy uważają, że słowo greckie machera to oznaczało albo jakiś nożyk, albo jakiś malutki miecz, więc nie ma co tym się przejmować. Nie chodziło o to, że Jezusa uczniowie byli uzbrojeni, tylko że po prostu jeden z nich miał jakiś tam nożyk. Zwykła sytuacja. Ale to nie do końca tak, dlatego że greckie słowo machera zostało użyte w Nowym Testamencie w innych fragmentach i wcale nie oznaczało malutkiego nożyka. Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali, i dano mu wielki miecz. Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli. Jeśli kto na zabicie mieczem, musi być mieczem zabity. Jak więc widzimy, uczeń Jezusa wcale nie miał przy sobie jakiegoś zwykłego nożyka, tylko śmiercionośną broń. On mógł użyć tego miecza w celu zabicia kogoś. Dlaczego więc Jezus każe mu odłożyć ten miecz do pochwy? Czy to oznacza, że Jezus dalej jest pacyfistą? No tak, jednakże musimy pamiętać, co Jezus mówi w tym fragmencie. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż 12 zastępów aniołów? Potencjalnie Jezus mógł poprosić Boga Ojca o to, aby mu dał aniołów gotowych do bitwy. Ale zwlekał. Wiecie dlaczego? Ponieważ uważał, że jeszcze nie nadszedł czas na boską interwencję. Ale kiedy ta interwencja przyjdzie, to będzie ona złączona z przemocą. Musimy dodatkowo pamiętać, że nie tylko jeden z uczniów Jezusa był uzbrojony. Prawdopodobnie większa ich ilość była uzbrojona. Kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: wystarczy. Skoro mieli do użytku co najmniej dwa miecze, to dlaczego nie bronili Jezusa? No, tak jak już wcześniej powiedziałem, prawdopodobnie czekali na interwencję boską,
A żeby ona nadeszła, musiały spełnić się pewne wydarzenia. Oczywiście uczniowie Jezusa często charakteryzowali się tym, że nie rozumieli intencji swojego mistrza i być może nawet by zaatakowali, gdyby nie fakt, że mieli do dyspozycji tylko dwa miecze, a ci, którzy przyszli pojmać Jezusa, byli lepiej uzbrojeni i ta akcja nie miała sensu. Natomiast z perspektywy Jezusa nie spełniły się jeszcze pewne przesłanki, a mianowicie nie nadeszła jeszcze Jego śmierć. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że Jezus tak naprawdę nie chciał umierać i dopiero po Jego śmierci, kiedy ona miała miejsce, uczniowie Jezusa zaczęli postrzegać rzeczywistość poprzez pryzmat pism hebrajskich, ale istnieje także inna możliwość, a mianowicie Jezus spodziewał się własnej śmierci, prowadząc taki rodzaj aktywności, a nie inny, w końcu prędzej czy później się narazi. Przecież wiedział, co stało się z Janem Chrzcicielem, prawda? Więc być może Jezus dążył do własnej śmierci, no i dopiero po tej śmierci miała nastąpić interwencja Boga. I wówczas Jezus miał wejść w nową rolę. Do tej pory był jak baranek prowadzony na rzeź, ale po swojej śmierci i ewentualnym zmartwychwstaniu role miały się odwrócić. Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Jezus po zmartwychwstaniu przestał być pacyfistą. Wiedział, że kiedy nadejdzie Jego królestwo, Jego aniołowie oraz ci, którzy zamieszkują to królestwo, będą za Niego walczyć. A jaki los czekał grzeszników i tych, którzy wcześniej walili uczniów Jezusa w prawy policzek? Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Teraz ci, którzy sprzeciwiali się Jezusowi, tych miała spotkać sroga kara. Do tej pory za swojego życia Jezus nie interweniował, nie nauczał przemocy. Uważał, że Jego królestwo dopiero nadejdzie i dopiero w momencie, kiedy Jego królestwo nadejdzie, ta przemoc może zostać wykorzystana. Ale jeszcze na to pora nie przyszła. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Z tego fragmentu wynika, że gdyby królestwo Jezusa było na ziemi, w momencie, kiedy Jezus został wydany Żydom i ukrzyżowany przez Rzymian, to prawdopodobnie do tej sytuacji w ogóle by nie doszło, ponieważ Jego słudzy, a więc aniołowie, walczyliby o to, żeby Jezus nie został ukrzyżowany. Ale to była zupełnie inna rzeczywistość. Teraz nadszedł czas na part 2. Z Bogiem nie ma przelewek. Bardzo brutalnie zemstę Boga obrazuje Biblia hebrajska. Gdy miecz błyszczący wyostrzę i wyrok wykona ma ręka, na swoich wrogach się pomszczę, odpłacę tym, którzy mnie nienawidzą. Upoję krwią moje strzały, mój miecz napasie się mięsem, krwią poległych i uprowadzonych, głowami dowódców nieprzyjacielskich. Innymi słowy, Jezus był półpacyfistą. Podczas swojego żywota zachęcał swoich uczniów, aby nie odpłacali złem za zło, ponieważ niedługo nastąpi interwencja boska i Bóg pomści ich krzywdy.